pamiętajcie, drodzy kochani, jak już wcześniej wspominałem, pewnej historii, która się zdarzyła w Marbei. Był pewien kloszar, który weszedł do pewnej pani do sklepu i namalował swoją śliną na luszcze pewne symbole, które dały taki efekt, że ta pani po prostu miała bardzo dużo problemów ze sprzedażą, nie przychodzili klienci, sama w życiu prywatnym również miała problemy. Ja chciałbym poruszyć temat luster, ponieważ lustra jakby kodują negatywne energie osób, które przebywają w danym pomieszczeniu, czy to sklep, czy to ewentualnie jest jakieś mieszkanie, jakiś pokój u kogoś w domu. I one po prostu jakby zapisują wszystko, co się dzieje w danym pomieszczeniu. Jeżeli w danym pomieszczeniu osoba była chora, przeżywała męki, przeżywała bóle, przeżywała dużo cierpienia, to cierpienie będzie odzwierciedlone właśnie w tym lustrze. Będzie zapisane w tych kryształach tego lustra. I na ten temat po prostu trzeba zwrócić uwagę. Nie mieć starych luster po jakichś ludziach, po nie wiadomo kim w swoim domu. Jeżeli chcecie mieć lustro, kupcie sobie nowe lustro. Nie wiem, ile może kosztować, ale po prostu warto mieć świeże, nowe lustro, ale nie lustra używane już przez inne rodziny. Lustra wielowiekowe, krystaliczne, które ludzie po prostu sobie przekazują z rąk do rąk, czy sprzedają sobie na jakimś jarmarku, czy gdziekolwiek. Po prostu te lustra, drodzy kochani, mogą mieć zakodowane wibracje niekiedy, które będą wam szkodzić. Będą wam szkodzić, będą wam prowokować kłótnie, będą wam prowokować pewne niezdrowe sytuacje w domu, a to w związku z tym, że mają pewne kody w sobie, te lustra, które są niezbyt dobre, niezbyt zdrowe dla nas. Nawet mogą prowadzić do śmierci w pewnych przypadkach ekstremalnych, ponieważ w danym pomieszczeniu mogła się wydarzyć jakaś bardzo zła rzecz, może śmierć, może ktoś umarł, może ktoś cierpiał i to lustro ma w sobie te wszystkie te rzeczy zakodowane, drodzy kochani. Wszystko jest zakodowane w tym lustrze. Z meblami jest to samo. Jeżeli macie meble po jakichś ludziach, meble antyki, no to jak najbardziej pozbyć się tego, sprzedać to gdziekolwiek na jakimś targu. Oczywiście, jeżeli jesteście osobami, które po prostu rozumieją ten temat. Niektórzy ludzie, mimo że się im tłumaczy, że mimo że im się mówi, że te stare rzeczy nie są dobre, oni się lubują w starych rzeczach, uwielbiają stare rzeczy, twierdzą, że to jest po ich dziadkach, trzymają te stare bufety, trzymają te stare lustra i potem po prostu te stare energie są zawsze z nimi. Nie ma świeżych energii w domu, nie ma dobrych energii w danym pomieszczeniu, w danym domu, ponieważ są zakodowane stare energie w tych meblach, które nie były nigdy oczyszczane, nigdy nie był stosowana sól, offset winny, ani ruda do oczyszczenia danych mebli, do oczyszczenia danego stołu, do oczyszczania danych krzeseł lub luster. Tak więc, drodzy kochani, to jest bardzo istotny temat. A jeżeli już posiadacie takie antyki, jeżeli posiadacie już takie stare lustra i chcecie je mieć, no to wystarczy po prostu, że przynajmniej możecie po prostu spróbować oczyścić te stare lustra, te stare meble, stare krzesła, fotele, właśnie używając mieszanki octu, rudy i roztworu soli z wodą. I dzięki temu wibracja może się polepszyć w waszym pomieszczeniu, tam gdzie przebywacie. Lustra również są portalami, które łączą inne światy z naszym światem, z naszą rzeczywistością. I wielokrotnie może być tak, że sfiltruje się jakiś stwór z innych rzeczywistości, może sfiltrować się właśnie przez lustro, które jest tak właśnie portalem i może wskoczyć nagle do naszego pomieszczenia. Nie polecam trzymania luster w pomieszczeniach, gdzie się śpi, gdzie po prostu odpoczywamy, ponieważ wielokrotnie może być tak, że może przytrafić nam się jakaś niemiła niespodzianka podczas snu. Lub możemy mieć jakieś dziwne sny, które są związane z inną rzeczywistością. Dlatego nie polecam osobom trzymania luster, dużych luster w własnym pokoju, tam gdzie śpicie, bo to nie jest zdrowe. To nie pomaga wam w oderwaniu waszego ciała subtelnego w nocy i przejściu na inny plan. Po prostu z tymi lustrami to trzeba uważać. A jeżeli już chcecie mieć lustra, możecie mieć gdzieś w korytarzu, możecie mieć w łazience, w takim miejscu, gdzie przebywacie tylko na chwilę, na moment. To chciałbym właśnie to wam, drodzy kochani, powiedzieć, ponieważ wiele ludzi posiada lustra, stare meble, stare krzesła, stare stoły,
na stoły też trzeba zwrócić bardzo dużo uwagi, ponieważ stare stoły, były przy nich różnorakie osoby. Trzeba po prostu je oczyścić odpowiednio, właśnie stosując tą mieszankę, którą wcześniej wspomniałem. Wymyć te stoły, a potem zastosować jakiś specjalny produkt, który jest do konserwacji drewna. I w tym momencie już, drodzy kochani, macie oczyszczony dany stół czy dane krzesła ze złych wibracji. I poczujecie się w danym pomieszczeniu o wiele, wiele lepiej. Także na te portale lustrzane trzeba po prostu uważać. I jeżeli zauważycie w jakimś mieszkaniu, że wynajmujecie jakieś mieszkanie, przychodzicie do tego mieszkania i czujecie się niespokojni, czujecie się podrażnieni, czujecie się, że nie możecie zasnąć w tym pokoju, w tym danym mieszkaniu, no to już będzie taki sygnał, drodzy kochani, że musicie się wziąć do roboty. Musicie się wziąć do roboty, musicie zacząć czyścić własne wynajęte mieszkanie. Zacząć je właśnie czyścić tym octem winnym, solą i ekstraktem z ruty. Tak, żeby to miało zupełnie inne wibracje. To jest taki praktyczny system, by spowodować wydalenie z danego pomieszczenia złych energii, wydalenie złych duchów właśnie z tego danego mieszkania, dzięki czemu nasze mieszkanie będzie po prostu lśniło, będzie pełne światła, pełne dobrych energii i to właśnie chciałbym Wam przekazać właśnie w tym programie. Także jeszcze raz Was pozdrawiam, zapraszam Was do linku pod YouTube'em, gdzie możecie zakupić aronit. Ja od siebie się żegnam i do widzenia.